aby wrócił do tej ojczyzny, w której nie ma śmierci, lecz panuje wieczna radość. Tymi słowami antyfony na wejście rozpoczynamy najmniejsi celebrację Najświętszej Eucharystii, której owoce pragniemy złożyć w intencji świętej pamięci Jana Niewińskiego w dniu jego pogrzebu. Bardzo serdecznie witamy wszystkich przybyłych tutaj do naszej świątyni w Pyrach, aby wspólnie na modlitwie polecać Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Jana. Stajemy do sprawowania Najświętszej tajemnicy wiary. Pragniemy sprawować ją godnie i owocnie. Dlatego na początku, uznając, że jesteśmy wszyscy słabi i grzeszni, poddajemy się działaniu Bożego Miłosierdzia. Niech On sam przygotuje nas i nasze serca na to, byśmy tę najświętszą ofiarę celebrowaną w intencji świętej pamięci Jana mogli sprawować godnie i owocnie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana.
bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolana, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Godny księże proboszczu, droga rodzino, święty
świętej pamięci Jana, szanowne poczty sztandarowe, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarnych, organizacji patriotycznych, kresowych i kombatanckich. Przeżywam obecnie okres Wielkiego Postu. Jest to czas, w którym rozważamy mękę i śmierć Chrystusa. Kolor fioletowy szat kapłańskich w tym okresie przypomina nam, że każdy człowiek żyje, ale wcześniej czy później musi odejść. I tak się składa, że w czasie tego Wielkiego Postu żegnamy świętej pamięci pana pułkownika Jana Niewińskiego, człowieka, któremu Pan Bóg dał wiele lat życia, 95. Jego droga nie była drogą łatwą. Urodził się we wsi Rybcza na Wołyniu, ziemi bardzo pięknej, wielokulturowej, wielowyznaniowej. Urodził się w rodzinie chrześcijańskiej. Sam był wiernym synem Kościoła. Ale II wojna światowa na te piękne wołyńskie ziemie przyniosła swoje okrucieństwo. Najpierw pierwsza okupacja sowiecka, później okupacja niemiecka i po raz drugi okupacja sowiecka. A w wyniku straty naszych aliantów te ziemie równo 70 lat temu zostały oderwane od Rzeczypospolitej. Jednak największą tragedią Wołynia było ludobójstwo, którego dokonali nacjonaliści ukraińscy z UPA i z kilku jeszcze innych organizacji. Bardzo często byli to sąsiedzi. Mordowali oni w pierwszej kolejności Żydów, a później Polaków i przedstawicieli wielu innych narodowości. Świętej pamięci Jan, jako młody człowiek, tak jak wielu jego rówieśników, znalazł się w szeregach Armii Krajowej, a później w samoobronie. Wielokrotnie opowiadał o tych latach 40., o tym, co się działo na Wołyniu. Był naocznym świadkiem tego wszystkiego. Samoobrona, w której uczestniczył, uratowała wieś Rybczę, która w przeciwieństwie do innych polskich wiosek na Wołyniu nie została wymordowana. Później trafił do Ludowego Wojska Polskiego, a w następnych latach w szczególny sposób zajmował się sportem. Natomiast największym jego osiągnięciem, już wtedy, kiedy większość jego rówieśników albo odeszła do Pana Boga, albo przeszła na emeryturę, było utworzenie Kresowego Ruchu Patriotycznego, który postawił sobie za cel obronę prawdy o ludobójstwie. To bardzo bolesne, że w III Rzeczpospolitej, chociaż zrzuciła jarzmo komunizmu, do dzisiaj ze względu na tak zwaną poprawność polityczną i sojusze wojenne, nie wolno powiedzieć prawdy o ludobójstwie. Do dzisiaj polski Sejm nie miał odwagi podjąć takiej uchwały. Kiedy prawie 20 lat temu poznałem po raz pierwszy świętej pamięci pana pułkownika, to byłem z jednej strony zaskoczony, że człowiek w tym wieku, bo wtedy już miał 70 parę lat, jest tak
tak pełen energii, wręcz takiego młodzieńczego entuzjazmu, że animuje tak wiele wydarzeń, które bardzo często płynęły pod prąd powszechnym opinii. Ale z drugiej strony widziałem, że działania świętej pamięci Jana mają głęboki sens. Albowiem idąc w przyszłość, budując nowe relacje z naszymi sąsiadami, nie możemy tego zbudować na kłamstwie czy przemilczeniu. Niektóre z dzieł pana pułkownika nie zostały zrealizowane. Szczególnie myślę tutaj o pomniku ofiar ludobójstwa, ustawiczne blokady, rzucanie kłód pod nogi, kontrowersje i naciski. Wprawdzie powstał pomnik na dalekich ogródkach działkowych na Żoliborzu, ale ten pomnik nie ma żadnej nazwy. Nie wiadomo, komu jest on dedykowany. Marzeniem pana pułkownika było to, żeby w centrum miasta, tak jak stoją pomniki ku czci ofiar Holokaustu Żydów, zagłady getta, jak stoją pomniki ku czci tych, którzy zginęli w powstaniu warszawskim, czy wielu innych jeszcze wydarzeniach, zrywach patriotycznych, żeby był pomnik nie po to, żeby rozrywać stare rany, ale po to, że pamięć o tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami i należeli do Kościoła rzymskokatolickiego, powinna trwać. Ale były też wydarzenia, które zostały zrealizowane. Szczególnie 2 lata temu Marsz Pamięci po raz pierwszy ulicami Warszawy od Kościoła Świętego Aleksandra na krakowskie przedmieście. Różne sympozja, uroczystości, także protesty. Brałem z panem pułkownikiem udział w protestach, czy tutaj pod ambasadą Ukrainy w Warszawie, czy w Lublinie pod gmachem kul, który nadał doktorat honoris causa komuś, kto tego doktoratu nie powinien dostać. Dzisiaj więc żegnamy człowieka, który przez te 95 lat, idąc nieraz drogą bardzo trudną, skomplikowaną, zakończył tę drogę jako człowiek prawy, uczciwy. Człowiek, któremu się należy powszechny szacunek. Chcemy go pożegnać również jako kogoś, kto zostawia nie tylko po sobie pamięć, ale także pewne zadania, które powinny dalej być realizowane. Widząc, co się dzieje obecnie za wschodnią naszą granicą, pamiętamy przede wszystkim o Polakach, którzy tam pozostali i którzy są w najróżniejszy sposób represjonowani, są porzuceni przede wszystkim przez władzę Rzeczypospolitej. Pamiętamy o tych miejscach, na których do dzisiaj, miejscach męczeństwa, doły śmierci, czy miejsce egzekucji, na których do dnia dzisiejszego nikt nie postawił ani pomnika, ani nawet krzyża chrześcijańskiego, chociaż to byli chrześcijanie i ginęli i w ostatniej chwili często wzywali Jezusa i Marię w godzinie śmierci. Chcemy również przekazywać tę prawdę o ludobójstwie i o męczeństwie Kresowia młodemu pokoleniu. I myślę, że taki testament duchowy świętej pamięci pan pułkownik zostawia nam wszystkim, niezależnie ile mamy lat i ile krwi kresowej płynie w naszych żyłach, bądź ile i w jaki sposób jesteśmy
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. W świętej pamięci zmarły służył Ojczyźnie, ale służył też Panu Bogu. Służył prawdzie. Jego życie pełne trudności, zmagania się z przeciwnościami, dzisiaj zostało zakończone przez Boga. Prosimy więc miłosiernego Stwórcę, aby przyjął Jego duszę do nieba, na wieczną wartę. Tam, gdzie będzie mógł już oglądać Chrystusa twarzą w twarz. A nam tutaj zebrane wokół Jego trumny aby prosić u Boga wszelkie potrzebne łaski, które mają nas wspierać w tym pielgrzymowaniu, w tym zmaganiu się o prawdę, wolność i sprawiedliwość. Pan pułkownik bardzo często odwoływał się do słów, które znajdują się na pomniku w Krakowie, który to pomnik jest poświęcony ofiarom ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Cytując te słowa, będę chyba wyrazicielem wielu jego przyjaciół i współpracowników, że w jego wypadku te słowa się spełniły, ale jest to również drogowskaz, który ma nam pokazać, jak budować relacje z naszymi wschodnimi sąsiadami, oparte o prawdę, która prowadzi do pojednania i przebaczenia. Ale tylko prawda i tylko odpowiednie zrozumienie historii. Słowa te mogą być drogowskazem dla nas wszystkich. One będą nas także prowadzić. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Walczysz o słuszną sprawę, o ujawnienie prawdy historycznej.
złożyłeś taką obietnicę mówiąc. Kierowałem obroną tej samotnej reduty i powiedziałem sobie, jeśli Bóg da przeżyć, nie spocznę i przypominać będę światu o tamtych wydarzeniach. Zostałem przy życiu i spłacam im. I to właśnie realizowałeś do końca swoich dni. Rozumieliśmy to i czekaliśmy, kiedy będziesz mógł ze spokojnym sumieniem spełnionej obietnicy spacerować po ogrodzie z laseczką, poleżeć w swoim ulubionym leżaku pod brzuszką i karmić rybki w stawie. Tak bardzo Cię kochaliśmy i tak bardzo wierzyliśmy, że wygrasz. Całe życie walczyłaś i tyle bitew wygrałaś, więc myśleliśmy, że zwyciężysz także z honorem. Każdy nasz dzień zaczynał się i kończył z mocą z tobą. Teraz tak bardzo na to potrzebuję. Kiedy odruchowo wybieramy numer do Ciebie, wydaje się niemożliwe, że nie odbierzesz telefonu. Niemożliwe, że nie zadzwonisz wieczorem i nie zapytasz. Co u Jasia i Pawłówki? Jak idzie na właśnie rozprawę? Czy ukochane prawniki są zdrowe? Niemożliwe, że nie zadzwonisz do Kasi ze słowami. Dziecko, wydrukuj wiadomości z internetu i przywieź do mnie najlepiej jeszcze dziś. Wszystko było dla Ciebie piękne. Widziałeś, że masz jeszcze przed sobą ogrom pracy. Zdawałeś sobie sprawę, że czas masz coraz mniej. Dlatego żyłeś tak szybko. Kiedy przekazywaliśmy w szpitalu pozdrowienia od wszystkich, którzy życzyli Ci zdrowia, Ty, trzymając nas za ręce, powiedziałeś. Ja wiem, że jesteście wszyscy ze mną. Ja też jestem z Wami. Ale każdemu tak na górze paliśmy świeczkę. I każdy rodzi się już z wyrokiem śmierci. Tylko zależy, jak ktoś to życie przeżyje. Ty, dziadziuś, przeżyłeś się na pewno godnie i uczciwie. Leżąc w szpitalu, często pytałeś o rodzinę i znajomych. Prosiłeś o przekazanie pozdrowień i dziękowałeś za troskę. Więc teraz w Twoim imieniu i w imieniu Twoich najbliższych dziękuję wszystkim, którzy byli i są z nami w tych bardzo trudnych chwilach. Dziś żegnamy Cię, kochany, chociaż nie do końca wierzymy, że to pożegnanie na zawsze. Żegna Cię syn Leszek, syn Bogdan z rodziną, z żoną, Twoje kochane wnuki, Jasia z Pawłem, Gosia z Oskarem i Kasia oraz Twoje najkochańsze prawnuki, Ola, Hania i Stasia. Żegna Cię cała rodzina bliższa i dalsza. Żegnają Cię przyjaciele, znajomi, współpracownicy i sąsiedzi z Wejnerta i z Dąbrówki. Wszyscy, którzy Cię kochali, szanowali i cenili. Pamięć o Tobie pozostanie na zawsze w naszych sercach. Chociaż czeka na Ciebie Twoje miejsce przy stole, czeka Twój ulubiony leżak pod brzuszku i rybki w stawie. To wierzymy, że Ty jesteś już w innym, lepszym świecie i odpoczywasz ze swoją kochaną żoną Celinką. Pomachaj nam czasami z góry, tak jak zawsze machałeś z okna, kiedy wychodziliśmy od Ciebie. Śpij spokojnie, kochana. Na pewno to nie jest pożegnanie na zawsze. Zapłać za te słowa. A my wspólnie dziękujemy za łaskę wiary, dzięki której możemy postrzegać tę rzeczywistość, jaką jest życie i śmierć, ta biologiczna człowieka. Bo życie ludzkie zgodnie z wolą Bożą zmienia się, ale się nie kończy. I wdzięczni za tę wiarę skierujmy teraz ku Bogu nasze prośby w modlitwie. Módlmy się za Kościół Święty, aby Bóg umocnił w nim wiarę w zmartwychwstanie. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego Jana, aby Bóg przyjął go do życia wiecznego, któremu obiecał na chrzcie świętym. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę pogrążoną w żałobie i za wszystkich, których ta śmierć dotknęła, aby Pan Bóg udzielił im pociechy. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych rodziców krewnych i dobrodziejów,
aby Bóg udzielił im wiekuistej nagrody. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy oddali życie w obronie prawdy, w obronie ojczyzny, aby cieszyli się na wieki w Królestwie Niebieskim, oglądając Boże oblicze. Ciebie prosimy. I za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy kiedyś mogli się znaleźć w gronie zbawionych. Ciebie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne naszym
biskupami pomocniczymi oraz za duchowieństwo. Pamiętaj także o Twoim słudze Janie, którego dzisiaj z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Ze Świętą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Udział w wiecznej radości.
Chrystusa Pana naszego. Za chwilę błogosławieństwo kończące tę mszę świętą, a następnie pożegnanie zmarłego i egzekwie przy trumnie, po czym nastąpi kondukt na nasz cmentarz parafialny, gdzie zostaną w przygotowanym grobie złożone doczesne szczątki świętej pamięci Jana. Amen.
pożegnajmy serdecznie naszego brata. Niech te ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości. Twoi nasz ból i umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy się ponownie z naszym bratem. Tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięży. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Amen.